Nauczanie domowe. 25 grudnia. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 1, werset od 1 do 18. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami i oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Ewangelia mówi o Jezusie, w Nim było życie. Mówi o tym Słowie, które przychodzi na świat. W Nim było życie. Ktoś powie, no ale przecież ja żyję, przecież ja funkcjonuję. Tak, to prawda. Zatem logicznie patrząc, to nie chodzi o to, że to Słowo przynosi jakieś fizyczne życie, że daje egzystencję, ale ono daje smak życia, sens życia, przynosi intensywność życia i w końcu nieskończoność życia, bo twoje fizycznie się skończy, a tamto nie. To Syn przynosi na ten świat. Dary Ojca, czyli życie fizyczne, egzystencję, sprawność, talenty, naturalne zdolności, to masz. To istnieje, to w tobie jest, na co dzień. Ale święta, ta celebracja, która się tutaj dokonuje, modlitwa, Eucharystia, misterium, to twoja możliwość przyswojenia sobie na nowo właśnie smaku życia, sensu życia, jego intensywności i w końcu nieskończoności, kiedy łączysz się z tym właśnie Słowem, które przychodzi do ciebie. Dlatego to synowskie życie porównane jest do światła. Bo przecież twoja egzystencja może niestety przebiegać w ciemności, w jakimś cieniu grzechu, pod presją słabości, z ciężarem minionych złych decyzji, z jakimś zalęknieniem, zniechęceniem, wypaleniem, z jakąś beznadziejnością w głębi serca. I tutaj rozbłyska światło właśnie nad tobą, wśród tych ciemności, wśród tych półcieni, wśród tego nie do końca widzianego jasno twojego codziennego życia. Najpierw pojawia się gwiazda, a potem z wysoka przychodzące słońce. Zatem w święta o to chodzi, żebyś tego nie przegapił. Nie pozwól, aby ciemność ogarnęła światło. Światło jest mocniejsze, ono się przebije, ale w twoim życiu to zależy od ciebie, od tego, jak ty będziesz świętować. Na ile ty będziesz otwarty? Wtedy, kiedy się modlisz, kiedy jesteś na Eucharystii, kiedy zasiadasz ze swoją rodziną do stołu, kiedy modlicie się razem, śpiewacie kolędy, kiedy obdarowujecie siebie radością, życzliwością, prezentem, bliskością. To jest smak życia. Tutaj możesz zobaczyć, że Jezus coś buduje na nowo. Odbudowuje relacje, zachęca,
daje nowe światło, nowy sens, taki smak i intensywność życia, którego potrzebujemy. A w końcu pokazuje też właśnie nieśmiertelność, że Twoje życie nie kończy się tutaj. Pozwól, aby tak się właśnie stało w te święta, tego dnia, aby od tych świąt to było coraz piękniejsze w Tobie. No i właśnie stąd ta symboliczna data świąt Narodzenia Pańskiego, Narodzenia Światła. Przychodzi Słońce Sprawiedliwości. To jest przesilenie. Odtąd, od dnia Bożego Narodzenia, dni są coraz dłuższe, coraz więcej Słońca. I tak niech będzie też właśnie w Twoim życiu. Niech od tego świętowania, tej światłości będzie coraz więcej. Ma być w Twoim życiu tego daru światła, które pochodzi od Syna, coraz więcej, jeżeli Ty Jemu pozwolisz się na nowo urodzić w Twoim sercu. Być może tam, gdzie nawet trochę ciemności. Niech to światło rozbłyska coraz mocniej. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.